Witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Rok i dzisiaj po raz kolejny zapraszam was do mrocznego, zapomnianego przez świat miasta Rapture. Dzisiaj kontynuujemy polowanie na szalonego kaznodzieję. I zabijcie mnie, ale pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, jak usłyszałem o tym wariacie, to był ksiądz Natanek. Wiem, że to może to takie nieprzyjemne. Nie znam Natanka, no tylko tak dużo się o nim mówi na YouTube, że jak usłyszałem, że mam na szalonego księdza zapolować, to on mi stanął jak grzyw przed oczami. No nic, zapraszam. Zapewniam, że będzie strasznie mroczno i przerażająco, jak znam siebie. Widzę, że tutaj można by zgromadzić Adama. Coś mi się zawiesiło potwornie. Pierwszy raz mi się Bioshock w życiu zawiesił. No nic, miejmy nadzieję, że to był pierwszy i ostatni raz. Co ją zabił? Wieżyczka. Niestety skończyłem. Au! Załatwione. Dobrze. Tam już mamy tyły zabezpieczone. Trzeba by się zająć pozyskaniem Adama. Czy ja mogę odzyskać moje harpuny? Dziękuję. Sprawdźmy tutaj różne przepisy. That has to be Daniel. Hunt him down and pin his ears back, kid. Okej, to był ten wredniak, na którego musimy zapolować. Cóż, nie przywitałem się z nim zbyt miło. To może tłumaczyć jego zachowanie. Późniejsze. No i zobaczymy. Spróbujemy wydobyć tutaj pułapka. Jak to się robiło? No nic. Załóżmy, że jeszcze nie wiem. Dobrze, zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mamy ciekawego. Nic. Trzeba będzie się po prostu bronić. Okej, tu raczej nic nie przeżyję. Chyba sobie poradzę, nie? Ustawmy tam pułapki na wszelki wypadek. Oj. A jedną tutaj. A ty, moja droga dziewczynko, zabierz się za tego facia. Nic się nie bój, mała, ja będę cię tu pilnował w miarę możliwości. Coś czytałem o tych pułapkach, może jeszcze ich nie mogę robić, nie wiem. Oh.
Co do mnie jesteś? Kurde, stan. Ale chaos. To nie było zbyt przemyślane, co? Słabe to było, nie wiedziałem, co się dzieje. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Zrobiłem parę fotek. Zaczynam pękać, powiem wam szczerze. Krótko mówiąc, odrobinkę się boję. Dobra, zaraz tam zajrzymy. Paskudne miejsce. Posłuchajmy. Wybaczcie, nie słuchałem. Mam nadzieję tylko, że... Znaczy mam wrażenie, że babka mówiła bardzo nastrojowo, więc może kogoś to zainteresowało. Coś było o tym Danielu, czyli naszym głównym przeciwniku w tej lokacji. No nic, kiepsko z amunicją. Czy już tu żeśmy wszystko przebadali? Ups, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Dobrze. Odszukajmy to miejsce, w którym można dziewczynkę bezpiecznie odstawić. Ach, tam. Dobrze. Ratujemy. Wielka siostra podobno przychodzi czasami także, jak ratujemy te dziewczynki. Żeby nie było. No wskakuj, mała. You're not alone, father. The girls you rescued are on your side. Check the gatherer's garden for a package. A, będzie prezencik. Tylko kiedy i gdzie? No zobaczymy, zobaczymy. Ja się kręcę, własny cień mnie potrafi przerazić. Nie ten...
cold. Let's fix your face. The fire! The fire! It's me! Pięknie. Widzieliście, co tu jest? Studio pornografii. Tu jest lustro i kamera. A nie, to jest lustro i... paru typków, którzy mają z tego ubaw. A tu się niecne sceny odbywają na łożu. Albo odbywały, bo teraz to... najwyraźniej na urodzie straciły kobiety tu zatrudnione. No cóż. No dobrze, ruszajmy do przodu. Odkładam to... odkładam, ale chyba pora śmignąć tam na górę. Czasami spanikuję i nie wiem, które guziki wciskać. Ups, niechcąco, słowo daję. Mówię. Mówiłem, że to jest jakiś burdel. Jak to możliwe, że w burdelu jakiś ksiądz znalazł... O, żeż ja cię kręcę. Co za banda łajdaków. Mam do tego drilla zbyt zaufania, zbyt dużo zaufania. On się nie sprawdza w takich sytuacjach za bardzo. Przyjrzyjmy się jeszcze tej lokacji, zanim wybiorę się gdzieś dalej. Okej. Brother sends you now? A metal fucking handyman? Można to jakoś zdjąć? Co za zupa? Don't touch me!
Co jest grane? No. Daj słowo, zaczynam panikować tutaj. Wskoczyć do tej dziury, czy nie wskoczyć? Trzeba było nie wskoczyć. O! Możesz. W stanie będzie rozwalić to. No. Okej, ta ma mi pomóc w hakowaniu. Ej, kurczę, powiedziałem guziki. To nie jest trudno. Czyżby to był już ten, nasz główny? Ale naszpikowałem łajdaka. Tonight, not a pain in me head. This time it wasn't from the wine and the horse. So naturally, I came up to my office to murder it with a drink. But there on my liquor rack is a bottle of sacramental wine from my dear brother Simon. And of course, the vintage date on the label is the code to enter his territory. 1919. I should pass his bleeding wine through my system. Send it back warm. Musicie mi wybaczyć, znowu nie słuchałem, bo byłem zajęty tym, co się tu dzieje na dole. No cóż, ten wielki tatusiek. Faith, Delta. It lives within us, yet beyond us. Daniel Wales lacked it. Father Simon Wales does not. The faithful do not die in fear, as you did. We achieve martyrdom. No cóż, wiara funkcjonuje w nas i ponad nami. Najwyraźniej Daniel Wells, którego żeśmy właśnie wysłali do innego świata, nie był wystarczająco silny w swojej wierze.
Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Jakieś hałasy. Coś czuję, że to dopiero początek przygody. Jeszcze na górze czeka nas jakiś paskudnik. Ale z nim spotkamy się już w następnym odcinku, bo zaczynam powoli panikować. Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa.